Siemaneczko, z tej strony Darek, witam was w grze Wolcen, Lord of the Mayhem i lecimy do Krypty Nadziei, uratować rycerzy, którzy może tam jeszcze żyją, a może nie. Zaraz sprawdzimy w sumie. Jakie ładne oddalenie. Jakie stos trupów. Fabled Vault of Hope. Daybreaker's holy ground. The cult of the sleeper turned this place into a graveyard. Ściana mi tu zasłania. Jacyś czempioni. Jak mnie złapali. Dosyć wytrzymali są, nie powiem. O kurde, ale mnie załadował. Nie powiem, trochę mnie obili. Parę groszy wpadło. Tu nic nie ma, nie ma. A co to ma być? To ciekawe, ile tego osłona jest w stanie wytrzymać. Ale całkiem spoko to wyglądało. Bardzo przydatne byłoby dla jakichś wojowników i tym podobne. Kas trochę posypało się. Nie, akurat tu mapy nie mamy. Więc nie wiemy do końca, w którym kierunku dokładnie mamy iść. Obluzowana płyta. Jakiś stary łuk z niej wyleciał. Tam są ci jacyś napakowani. Odpalmy się na nich. Nie wiem, jednak szkoda, żałuję, że nie wybrałem tego gościa, to tam czerwonego tego do walki wręcz to wyglądał, że ma zadatki. Więc następne co wybierzemy, to właśnie go, tego Baphometa, czy jak on tam miał. Czysto, czysto, nic tutaj się nie dzieje. On coś poleci pewnie. Mam pieniądze, poleciały. Mamy hajsy. Dobra, kolejni zabici. Pionki. Jak się pojawiają śmiesznie. Widzieliście, że jeżeli byli blisko mnie, no to... Znaczy ja byłem blisko ściany, to ich przesunęło w sumie. Dobra. Jakiś lepszy. Dobra. Szczęście nie był jakiś mega ciężki. Ile stosy zwłok. Widzę, że się hardkorowo bronili, ale tamci mieli chyba ogromną przewagę liczebną nad nimi, albo po prostu przychodzili bez końca. Jak takie stosy, to widać, że długo w jednym miejscu się bronili. Kostur. Buty. I zejście niżej. Za
załatwieni. Wszystko roznieśliśmy. O, rzuć coś. Hełm. Trochę kasy. Nie jesteśmy niżej. No to też zabitych. Co nie miara. No, dziwna sprawa. To z przodu. Daybreakers! Is anybody alive? Come inside, quick! More will come! What's mercy? Who is he? What does he want? Friend or foe? Let him through and close the damn gate! You heard the man. Don't worry, I'm here to help. No i to znak uksienia, a ja taki mały chłopczyk przybiegłem w porównaniu do nich w tych pancerzach. O, ranny jest chyba. You're the one from the shadow wall, aren't you? Yes, it's been breached. I've come to get you guys out of here. Valeria is up there stopping new undead from flooding the vault. This is our chance to get everyone out. Let's go. But you're an ascended, aren't you? I'm the guy that wants you people to get moving. Wait, what's an ascended? The ascended are exceptional people whose fate is intertwined with all others like them. Tapping into their experience, just as they tap into yours. It takes practice, but should you be looking for it, you could feel the bond with other ascended if you meet them. You would feel our bond. You're saying that what happens to me happens to you? Yes. I'm sure your head is full of questions. I shall tell you what I know once the situation is secure. If Valeria is up there on her own, we cannot linger down here. We must take the chance she's offering us. Fine. What's the plan then? We will open the Dawn Gate and carve our way back to the sunlight. Tell my men when you are ready. You're wounded. You think you can manage? Focus on your part, and I will focus on mine. Gotowy jestem. Lecimy z tym koksem. A jest tu coś? A, tu nic nie ma. Dobra, panie, który to jest? Największy. It's now or never. It won't be easy. Even though you cleared your way down here, more of them will come from the other wings. They will enter a frenzy when they feel that they can access the inner sanctum. Open the Dawn Gate. One with the light. One with the light. No dobra, dawać ich. Do not falter. The searing song is with us. They're sending our own brothers against us. They are mere shells. Push them back. Co ci rycerze pewnie zginą, znając życie. No, jednak nie. Brat, brat, brat. We made it. We survived the onslaught. Easy now. I wouldn't be so sure about that. No, dawać następnie. There you go. Reform the line. Get ready. O, bosik będzie? Close the gate. Dawn does not hide from darkness. This is our only chance to get out. There is no going back now. Bloody zealot, your men will die for nothing. And they will do so defending what is right. As long as one of us remains, hope is with us. You will see us through. There's too many. My abilities have limits. We shall see about that. You will take what's left of my powers.
Muszę się zamienić, tak? Reveal your true potential, ascended. Fight like you have never fought before. Use the momentum. Hold the line. Hold. No, można się pobawić w sumie. Może stosy trupów jakie zrobiłem. We can't make it. Stand tall, brother. The darkest nights make our light shine the brightest. More are coming. Stand ready. Kurde, mocno mnie też tutaj biją. Broń zaczyna być niewystarczająca niestety ta moja już. Bo się ona dosyć powoli zabija. She's among us. Ah, Anathea has heard our plea. Ascend it. Embrace her light. Seize the opportunity at her altars. One last stand with the searing song at our side. One with the light. No jeszcze pozwala mi skończyć tak jakby ten atak. No dobra, gin. Robalu. Dobra, padł. O, jeszcze jeden wyszedł. Kurde, no nie mogę go trafić z takiej odległości, bez sensu. Zdychaj. Dobra, padł. You did well. One last push and we'll be out of this graveyard. No fajnie wygląda ta walka tymi dwoma mieczami w jej wykonaniu. Też tak umiem. You took your sweet time. Apologies, princess. I had a few setbacks of my own. Shut up. Co to jest? Her light shines through it. O, porozmawiamy. Still alive? Somewhat. You did well, sister. I know.
Get yourself patched up and rest. I'll get us out of this. Easier said than done. Your friend is not going anywhere in her state, and neither are we. I can manage. Spare me. Your pride will only lead you to an early grave. We will get you back on your feet, but right now, you need to rest. So what's next? You bring the fight to them. You make them pay for the death of my brethren. At first, the waters of the Galatha River dried up all of a sudden. It used to flow gently from the nearby town of Helmshead down to our walls and past us toward the Galatha Falls. But before we could investigate, we got reports of a wildling army marching our way. While you were fighting them, the Cult of the Sleeper used the riverbed to funnel an undead army toward the weakest point of our walls. That's how the bastards broke in. Go upriver, reach Helmshire, and find the origin of this undead tide. Stop whatever is causing this. You and I have much to talk about once this task is done. Find Helmshire. Stop the necromancers. Got it. Brother, come back in one piece. Understood? Don't worry. I'm coming back either way. Victoria's all zombified, but I'm coming back. Clever boy. No, jest to coś fajnego? Obrażenia, wartości. Też pistolet taki do dupy. Jakiś miecz. Kostur, dwuręczny wielki miecz i jakaś tarcza. Wezmę ją, bo jest droga. No i klejnotów trochę. Poziom! Zobaczmy, w co by teraz tutaj zacząć robić. To sobie zrobiliśmy to co mamy, te punkty łowcy głów. Tu więcej pocisków, obrażeń, dużo przebija wszystko. To mi to tam nie tak bardzo niespecjalnie. Atakiem 10 nałoży używanie kumulacji podpalin nałożonych na ciebie, gdy ich kumulacji podpalin przywiększa obrażenie od trafień. To nie wiem co to jest. Szanse na dolegliwość, obrażenia, wartość rzucanych zaklęć, wyssanie życia regeneruje osłony zamiast zdrowia, ataki zyskują do obrażeń. Co tu mamy? Max mocy i szału. O! Tu sobie pójdziemy i to sobie wrzucimy. Przyda się. Co tutaj jest? Szansa na trafienie, kost szału, bo... Zwiększone obrażenia, czas na dolegliwości, zasięg działania, zwiększe obrażenia, tu sobie dam, że większe czasy są trafienia krytyczne. Tu coś dosłownie do... O! No dałem. Także pamiętaj o tym, że to dałem. Tu nie mamy nic. Tu też nic dodatkowego nie ma. Dobra, tu mamy użyte. Aha, bo to wypadło i to i to. No dobra, okej. Okay. Przecież co można było tutaj wybrać? Strzały tworzą pionowy ogień zaporowy. Nie. Ciekawi mnie jak to będzie wyglądać. Z ciekawości. Natychmiastowe użycie. Dobra. Musimy zobaczyć w górę rzeki. At least they don't expect a counterattack, let alone from a single foolish soul. No, naładujmy sobie szału. No, zobaczymy jak to będzie wyglądać, jeśli będziemy kogoś tym atakować. Ale to się chyba nie opłaca, mi się wydaje. Jednak lepiej mieć, żeby te obrażenia trwały. Fakt, że... wezmę coś innego. Przeżyję ducha sojusznika. Czas trwania spowolnienia. To może się przydać. Żeby nie uciekali z tego kółka za szybko. Jakiś grobowiec. Dali mi wreszcie coś sensownego z tego.
tych zrzutów, bo na razie no to nie udało się nam nic fajnego znaleźć. O, spowolnienie na nich teraz będzie działać, więc ciężko będzie im uciec. Dobra, jest. Gościu martwy, a tutaj dręczyciel. Zgon. Dobra, gościu umiera. Wow. Szybciej on mnie zabija niż ja jego. Co coś wpadło? Dobra, zobaczmy. Obrażenia krytyczne większe. Ale mam małą szansę. Szansa na dolegliwości. Średnie obrażenia. To bez sensu. Zwiększa częstotliwość. Ale czego? Ataku? O, dajmy, żeby się zwiększały z czasem. Szansa na trafienie krytyczne jest większa do 26, zwiększa obszar działania, skraca czas ładowania. Pocisk unieruchamia wrogów. To co mamy? Zwiększa obrażenia. Pocisk krąży wokół wskaźnika. Jak to będzie wyglądać? Czyli że to poleci i wróci? Nie za bardzo to rozumiem. Zaraz zobaczymy w sumie. Wrzucę go gdzieś dalej i zobaczymy, czy on wróci do mnie, czy co. A, ciężko tym trafić przez to jest. Lepsze chyba będzie to unieruchomienie. Zaraz zobaczymy. To nie jest dobre. Gdzie to unieruchomienie? Dobra, skraca czas ładowania. I chyba, żeby unieruchomił. Zobaczmy, jak to będzie działać. Mam tutaj. No, pierśnik. Gin, kurczę. Zdychaj. Mikstura mocy. Co to w ogóle jest? O, przecież sobie weźmiemy i załatwimy jeszcze tego gościa, co tam jest. Dobra, i załatwiony. I wyłazimy stąd. Co by tu wziąć? Dobra, tu jeszcze żołnierz. Dobra, docieramy do tutaj jakiegoś miasteczka. I tutaj zobaczcie, ile jest zwłok na dole. Żywych. Aha, czekają już na nas. Dobra, święty tron na nas wkłada. No, to fajnie mi przerwał, no. Co ten kultysta? Zabij go. Tutaj zwłoki to tylko. Na ileś można zabijać, ile wlezie. O, tutaj, o, nieźle tych zwłok leży.
O, będzie tu coś? Jakie miejsce jakby. O, jest jakiś boss. Kto tutaj jest? A strzelać tam. Wow, wow, wow. Kurde, mocni są. No rusz, rusz się, rusz się. O, mój gówno. Gordy dupa, jeszcze słaby strasznie jestem we walki, widzę. Z takimi mocniejszymi, ja z nich i tak nic nie leci. Oj, nic tu nie ma. Nic ciekawego nie poleciało. No, zobaczmy. Nic. Takie z czaszkami widzę teraz rzeczy. Zdrowie, wartość wszystkich odporności, no nic ciekawego. Mam tu osłony trochę więcej. No też nic ciekawego. No spróbujmy coś zrobić. A, nic. Ten tryopia to taka niespecjalna, nic ciekawego nie daje. Czyli jak trafię jakiegoś bossa, to mnie tutaj zawierę. Przydałoby się spotkać handlarza. Może by coś fajnego sprzedał. Karabina albo coś. Hajs. Coś tutaj będzie. Kilka jakichś wyznawców i to. Ale tu złoto za to jest. Skąd najwięcej kasy? O, jakieś dwa zejścia widzę w pobliżu. Gdzie to zejście? A tam. Może ktoś tam wejdzie. Bo w końcu coś nam poleci. Elitarnych pomiotów dusz. Elita. Święta ziemia ich zabija przynajmniej. O, znowu nic. Nic ciekawego teraz w ogóle nie leci, ani te obrażenia się jakoś nie zwiększają. O, jeden już jest na horyzoncie, widać go. Klątwa. Dobra, zginął. On mnie chapnął mocno.
Oj, trzech jest po drodze. O, następny. Napierśnik. Łuk. O, nic. Jaj, o, sięgnęło go jakoś tam. Nagrody jakie są? Nieciekawe. No, się sprzeda najwyżej. Jesteśmy coraz bliżej źródła. O, złoty skarabeusz. Tu będzie trzeba do niego podejść. Empty graves, scent of rotten flesh, necromantic rituals. Why purifiers choose to chase Val rather than clear this place is beyond me. They've lost focus on what they fight for. No dokładnie. Pierdołami się zajmują. Dobra, zobaczmy co tutaj mamy. Tu już wzięliśmy. Zaczęliśmy iść tu, żeby dostać maksymalną liczbę strzału i mocy. To się przyda. Więcej skilli będzie można użyć. Kasa, kasa, kasa. Hajs. Hajs, hajs, hajs. What should we do with the bodies too damaged to walk? The master Nirakai wants us to transport them to the nearby city of Cordonon, a token of good faith towards our allies. I see. What happened to that city? The Lambach happened. The cult of the Aberrant's new gift to this world. I hear it likes to have new toys to play with. We got rid of the Brotherhood in the region. Cordonon is controlled by the Aberrant, and Helmshire is ours. Our endeavor will soon reap its rewards. Indeed. All this death and suffering will cease. Then we shall find peace. We shall all find peace. A, tam powinien zeskoczyć i załatwić. Kurde, jak mnie biją. Nic nie poleciało z niego nawet. Nawiedziony dziki kamień. No i po kamieniu. No, zbliżamy się do skarabeusza. Czymkolwiek to jest. Złotego robaka. Co dasz? Użytkowy pas, szmaragdowy pierścień, wszystkich atrybutów, wartości, a, nic ciekawego, sprzedać można, mniej więcej. O, nie mam miejsca.
Dobra, to idziemy sprzedać. Może coś akurat będzie w sklepie? A może nie? Nic nie ma. Dużo osłony, ale mało bonusów. Mało bonusów. Co tutaj mamy ciekawego? O, to można coś zmienić. Jak jest to druga? Dobra, to sobie zmienimy. Okej, to tak, to dobra wymiana raczej była. Your patronage is appreciated. O, rubin. Tu coś? Nie, raczej nie. Te bonusy tak jakby się nie zwiększają z tego co widzę. Dobra. Gdzie to są te rzeczy? Dobra, mamy. Nie chciałem, żeby mi uciekł. Dobra, zobaczmy, ale chyba nic ciekawego nie poleciało. O, kasy dużo, to prawda. Ale poza kasą niestety nic ciekawego. No, to jest jakieś kolejne miejsce do zwiedzenia, pewnie z jakimś bossem i tak dalej. No, zobaczymy. Skrzynia. Poleciał, posypał się złom. Normalne. Co to będzie? Jakiś boss? Wow. No to promienie mi wybijemy. Załatwieni. No, cały czas napis mi tutaj widnieje. Skubany, jakie wytrzymały. Klaty trochę tego przejął. Dosłownie stosy zwłok. A kurde, ten tu może być pomocny dla mnie znowu. A nie, jednak jest bardzo słaby z tego co widzę. Dobra, co on tu rzucił? Zdrowie, osłona, szybkość ruchu, obrażenia, regeneracja, wartość na uniki, czyli nic ciekawego. No to jest raczej dla wojownika. No weźmiemy to, sprzedamy i te. Tu nic nie poleciało. No niespodziewane. Skrzynia jakaś gdzieś tutaj zostawiłeś może po sobie? Nie, skrzyni niestety nie ma. Kupiec, przyjdź coś sprzedaj, mam kasę. The Undead Tide's origin is up ahead. And of course was the first thing to welcome me. A bloody sulfurous smell. I took you die down, didn't I? How much worse can this one be? Mocniejsze coś.
Ale to też załatwimy. Nie, takie potwory żeśmy rozwalali i pewnie jeszcze większe rozwalimy. Nie lubię tego ich skakania. Nie odpychają. Dobra, chciałem zaraz zdechnę. No dobra, zdechł. O! Barwnik. No i dobra, lecimy z bossem. Wsłuchaj się w otoczenie. Seems that my troops did not get the best of you, Bane of Yudai. Seems that way. You know me. Not really, no. I just know that Yudai greedily tried to make you his own, underestimating you in the process. A mistake I plan not to replicate. Let us talk, mortal. I am curious about your kind. My kind? We both know that you are not part of the cattle, or you would be Yudai's vessel by now. So what are you? A half-breed? Of whom? Who made you? An ascended, whatever that may be. Do you know anything about that? How peculiar. You don't know what you are. Careful, young one. The ignorant are all slaves. You must be lost in this vast world. Poor soul. You're having fun. Yudai had his moment too. Remember who you're talking to. Demons don't last long against demon slayers. Isn't that how it works? Your bravery taps into the same ignorance that will see you fall. I had time to prepare while you made your way here. Let me show you. Come for me. Is that Mercy? An astute observation. The two of you have met already, I believe. Oh, come on. I killed that guy already. Death is merely a journey. Not an end. But don't you worry. You will join him. I can feel your anguish. The fear of loss. Yes. Your sister. You fear for her. Once you're mine, I will have you meet her. To tear her limbs apart. How many is that? An endless cycle of... It can't be done. I will siphon the life out of you. The ritual is ended. The flow of undead is over. Porobiony. No wie, jak należy, to jedynie to brat mi największy problem stworzył. No, myślałem, że to jakieś wyjście będzie, a to nie. Dobra, zgłoś się do Gernesa w jego obozie, podróżując szybko, korzystając z map świata. Tak jest. Coś tu nie ma czasami? Nie ma. You are not sending him there alone. And who am I supposed to send? I have no men to spare, Valeria. But we still need the Hellion back, or all is lost. What's going on? You and your powers are nothing but tools to serve his plan. That's what's going on. Valeria. We should leave, brother. Go on our way. The Republic, the Brotherhood, they're only good at sending us to die for their grand cause. Well, enough, I say. Let's make our own fate. There's nowhere to go. Leave? Where? We'll find a place far from all this mayhem. You can't escape it, all right? For what's coming, there is no hiding under a rock. You want peace? Oh, you will have peace. Don't you worry about that. Just not the way you think. Ganez, what's that supposed to mean? The Unholy Alliance called the Covenant of the Blind.
is trying to summon an entity named Ariman, the fallen Duke of Fury, the Blind Prince, as they like to call him, waits patiently in the abyss while the three lesser cults lay waste to three cities, channeling energy toward the ritual place. What if they succeed? Pacification. Pacification is what awaits us all. I've seen the Cult of Fury turn my strongest men into mindless thralls. They'll drain their will to resist, to fight, to feel anger or self-survival. It will spread to all of us should we fail to stop the ritual. The end of free will and the rise of a new mankind. United in eternal enslavement. The fear in Stormfall is fueling the ritual, empowering this Arima. Yes, Stormfall is one of the three cities that will be consumed in time if we do not stop the ritual. Each of the three cults from the Covenant of the Blind is making sure of it. Stormfall is handled by the Cult of the Sleeper. The nearby city of Cordonan was converted by the Cult of the Aberrant. And we expect the capital city of the Republic, Gehenna, to be on the same path as we speak. Then I suppose you have a smart plan laid out to stop it all? No. Not a smart one. A desperate one. I want to reassemble the mythical Hellion, the artifact that founded the Brotherhood of Dawn. With it, I will be able to conjure the power of Anathea herself, closing the abyssal portal and ending the ritual. You're sure it will work? That's the only plan we have, given the time left before Fury's ascent. Val, what do you think? The next part is what bothers me. He wants to send you, alone, to get the first part of the Hellion. Well, now that Edric is gone, I'm not losing you to a suicide mission, no matter how desperate we are. So, I'm coming with you. At least if we fail, we'll fail together. Yes? We won't fail. No matter the odds. Gunez, where can we find the first piece? It used to be held within the Vault of Hope where you found us. But after the nearby city of Cordonon got attacked by the Cult of the Aberrant, an overzealous group of the Brotherhood crept into the vault and took the relic to bring it to the city and protect its population from evil. They never came back. But there is a chance that that half of the Hellion is still there. Following in the footsteps of dead men. Oh, I like this plan. Let's go, Val. The sooner this is dealt with, the sooner we go home. We don't have a home to return to. Stormfall is homey enough. If she's still standing after all of this. I'm friends with a merchant prince. Somehow. Mam zadanie wykonane i to będzie dziś na tyle, ponieważ następna misja to podróż w stronę Cordona, odzyskać część Heliona. No, nawet się chyba zrymowało. Tak więc dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku i to byłoby na dziś tyle. Siemaneczko!